Rusza nowe referendum organizowane przez Obywatelski Elbląg. Już na pierwszej karcie swój podpis złożył prezydent miasta Jerzy Wilk. Bezpośrednio pod nim podpisali się przychodni na głównych placach i ulicach Elbląga. Referendum jednak nie poparł przewodniczący Platformy Obywatelskiej Jerzy Wcisła. W wyniku poprzedniego referendum organizowanego przez Wolny Elbląg pan Wcisła utracił stanowisko przewodniczącego Rady Miasta. W wyniku wyborów nie uzyskał nawet stanowiska radnego. Czyżby tym razem miał stracić również stanowisko urzędnicze?